Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie już po raz 13 w Darksiders Warmastered Edition, już po raz 12 na zniszczonej ziemi i jedyne co się stało, kiedy was nie było, to przesunięcie tegoż oto bloczku w to miejsce, żeby roślinka mi to złapała. Chyba test, czy ja mogę to zapalić? Mam zasięg, ale o dziwo nie mogę. Dobra. To nic. W takim razie strzelę sobie do tego. No, łap się. No, wojna! Chłopie, łapaj się tego! A dobra, z konkretnej strony muszę podejść. Okej, i powinienem mieć wystarczająco teraz. Nie było double jumpa. Dobra, ale mi wystarczyło. Także zbijamy. Okej, dobra, czy mogę też do tego tak po prostu podejść? A, dobra, i to jest dla mnie, bo... Znaczy dla mnie, no to jest dla mnie dobra nowina, bo one... One, w sensie te roślinki są... Nie zdążą zareagować, kiedy używają chronosfery. Więc tak, nie tu, tylko tu. No, oznacz. Dobra, to ciało. Teraz szybciutko na drugą stronę. Zabierz. Ej, no nie miałeś zabierać, miałaś tego brać, durna roślino. Na szczęście sięgło. Okej, są kolejne nieumarłe aniołki, których o dziwo nie chcą złapać. Tete. Okej, tu jest kolejna chronosfera. Tak więc wyjście też będzie bezproblemowe. Nawet mogę sobie trochę pociąć tego aniołka. Dobra, pauza. O co chodzi? Halo? Okej, już wróciłem. Tak więc kontynuujemy bitkę. No ta, zakończmy. Może zakończmy to jakoś tak w tym miejscu, gdzie nie będę musiał się jeszcze martwić o te durne rośliny. Dobra, cyk. To sobie jeszcze was postrzelę. Czy tam... Dlaczego to momentalnie do mnie wróciło, no? Gwiazdko! No, nie rób uniku, tylko zrób to.
To jest skrzynka w ogóle z duszami, jak jej nie... Znaczy jak, no nie widziałem... Jak jej nie zauważyłem. Powiedziałem to wreszcie. Dobra, panu dziękujemy. Duszę zabieram. Żryj ołów. I moje pięści. Mnie by się przydał jakiś kamyk zdrowia. Dobra. Teraz co? A propos, tam jest ulepszenie zdrowia. Także powiedzmy, że mówisz i masz. I tam jest kolejny punkt. Do czegoś. Ja dalej nie wiem, co to jest, ani jak z tego korzystać. O, a tam jest rogata skrzynka. No to będzie chyba do bujania, mi się wydaje. Ej no, kurde, jakby te skrzydła nie miały czasu trwania, to bym tam na spokojnie doleciał. Dobra, leć. Jakieś plus minus 3 sekundy w locie chyba mogę lepiej z tym być. Dobra, na górę i lecimy dalej. Okej, okay, i dzięki temu checkpointowi wiem, że nie pobiegłem w złą stronę. No tak, spodziewałem się jakiegoś artefaktu, ale niestety nie. No, przecież kto wie, może jest gdzieś dalej. Ale widzę, że chyba nie. Dobra. Mopki zabite. To lecimy dalej. Z kolei na skrzynienia z duszami. Jest ten cholerny czerw, którego z wielką chęcią bym się pozbył, ale niestety nie jestem w stanie chwilowo tego zrobić. Okej, okay, jakiś mocniejszy upiór widzę. Ten to padł szybko. No, pewnie, jeszcze was mi tu brakuje. A wiecie co? Siewca chaosu. Specjalnie dla was przyszedł. Tniemy. Ta już pocięta. I ta też. Za chwilę będzie, ale już nie przez ten miecz. Ej, tutaj fajnie się udało. O, dziękuję. Ta rozcięta. I ten też. No, zeskakuj. Albo zejdź jak biedak. Ty masz siostry? Dobra, magia moja... FIRE! Okej, okay, nawet to fajnie wygląda. Ja po prostu stoję i płonę, a oni płoną ze mną. Płoną prawie że ze mną. Dobra, jak to wygląda? Bardzo fajnie. Dobra, to jeszcze na odchodne to wam rzucę. Ej, mocne jest to cierpienie. Trochę szkoda, że się totalnie z gniewu właśnie wypłukałem.
Dobra, tu jest full. Lecimy dalej, lecimy dalej. Proszę, zostawcie mi jakąś gniewą skrzyneczkę. Bardzo bym chciał taką znaleźć. Długi korytarz. Domowa o czerwiach, a póki co widzę tutaj tylko jednego, który ciągle tylko tutaj sterczy. A ja właśnie sobie weszłem poza mapę. Znaczy mapę, poza ścieżkę, którą ewidentnie miałem chyba iść. Dobra, ten nie żyje. Nie, no właśnie. No to sorry, ale tego nie przeżyję. O, chociaż... Nie przeżyję. Ale gdybym mógł robić uniki, to nawet bym przeżył. Trochę szkoda. Ale ten już spadł, mnie nie obchodzi. Niech sobie go czerw zeżre. No proszę, nawet nie musiał go żreć, gościu zdechł w powietrzu. Tchnienie smoka robi swoje. Dobra, teraz w jako takim stopniu myślę, że poprawne udało mi się ich zdjąć. Gwiazdeczka z szatkownicą niech mi spełni troszeczkę tam gniewu. Nie dużo co prawda, ale zawsze coś. O, ej, ty to może podpalić? Nie dość, że odrzuca, to jeszcze podpala. Nice. Dobra, muszę iść tam. A jak pójdę tu... O, nie osiągnę nic. O, ty, tam jest jakieś ten. Wietrze. Ale nie, dopóki ja tego czerwia nie pozbędę, to nie ma co tam schodzić w ogóle. Tylko moje pytanie, jak ja mam się go pozbyć? No i teraz się nie cofnę. Chyba, czy ten czerw może przestać drzeć mordę? O, proszę mi dać te tu tutaj. No myślę, że jakieś dusze gniewu jeszcze polecą. Przecież miała ta szatkownica to dawać za zbijanie. No ewidentnie coś albo się zepsuło, albo ja źle to zrozumiałem. Znowu ten czerw. Ej, ty se chyba żartujesz. Jest tu chronosfera? Nie. Aha, czyli ja teraz muszę wyczuć moment, żeby przejść. Okej. Okay. Nie ma co nawet go namierzać, bo z automatu wojna celuje gdzieś pod ziemię. Jakim prawem ja, on automatycznie na mnie skręca. No, idź tam gdzieś. Idź. Niestety nie mogę tego przerwnika pominąć. Szkoda. Wielka szkoda. No nie, nie mogę uniku zrobić w powietrzu po tym wyskoku z tego. Gdzie on jest? Tam gdzieś, jeszcze tak dolecę.
Co to za bullshit? Jak ten czerw może tak momentalnie po prostu się na mnie odwrócić? Co, tu się udało, no ale jakby co dalej? Nie, może teraz się nagle ze ziemi do czegoś przyda? No nie, nie zwabi go to. To nie, jedyną opcją po prostu jest poczekanie, aż on się oddali, a potem dzidowanie do kolejnego punktu. Are you fucking serious? Byłeś po drugiej stronie tej mapy i tak momentalnie po prostu do mnie się przeniosłeś? Ja bym mógł teraz odpalić szybsze chodzenie na cheatie, ale nie zamierzam tego robić. Bo to się da przejść bez tego. Tylko trzeba po prostu wyczuć sobie moment. No, teraz mi się udało. No, tylko czeka mnie jeszcze 4 razy taka powtóreczka. To jest też taki, myślę, dobry sposób, żeby sobie... O, okej. Czyli tak, najpierw zacząć skrzydłami, żeby jeszcze mnie nie wykrywał, a potem tak stanąć, żeby musiał na tą wieżę, to chyba dobre określenie, sobie wejść, czy wejść, no, musiał się zderzyć z nią. Gdzie to coś ma oczy tak w ogóle? Dobra, jest tam. No i zepsułem to, zepsułem to. Zdążę? Uff, zdążyłem. A Robal się schował. No, gdzie jesteś, Robalu? Tam. To jest tylko, że nie mogę się spojrzeć za siebie, w sensie, bo jak obrócę kamerę, to tracę czas wtedy. Czas, który dla mnie jest w tym momencie, no, dość cenny. Stąd. Dobra, nie skakać przed końcówką. Hop. Hop, mówię. Dobra, i teraz to. Dobra. Mam nadzieję, że się uda. Ten czerw się schował pod ziemię i nagle mi się załącza cutscenka śmierci? Ja mam takie pytanie, dlaczego Wojna, po prostu będąc pożartym przez tego durnego czerwia, nie chwyci tego miecza i nie pochrata go od wewnątrz? Że to by było tak proste. Mógłbyś, proszę. Prawdopodobnie wytnę wam wszystkie te śmierci, bo nie mam zamiaru tracić na to czasu odcinka.
naprawdę żałuję, że nie mogę zabić tego po prostu kilkoma strzałami z pistoletu. Ja nawet nie czuję, dlaczego wojna w tym momencie strzela w ziemię, a nie prosto w swojego wielkiego robala. Dojdę? Dojdę. Tyle dobrego. Czy nie mogę jakiegoś wstrząs dodatkowego tą rękawicą? No, to byłaby teraz idealna chwila, żeby lecieć. Tylko oczywiście musiałem ją sobie zmarnować. Lecę. Jestem. Z minimalnym odstępem widzę. No, leć tam sobie do początku, ja teraz dziduję tutaj. I mam szczerą nadzieję, że teraz gra nie wychwyci tego zgonu. Teraz jest w porządku. Super, a czemu tak nie było jakieś, nie wiem, 5 minut temu? Albo i więcej? Rama się zamknęła, tu się zablokowało chwilowo przejście. Świetnie. Walczymy. Bardzo by mi się przydał jakiś Vulgrim. Bo troszkę dusz mam do wydania. O, co teraz? Dobra, znowu ten wzmocniony upiór. Z którym bagatela jeszcze nie walczyłem w sposób taki normalny. No proszę, kolejna widzę broń. Taka średniopalna. Czy to są bomby? Okej, okay, zostawił broń. Jest checkpoint. Tak, to wybucha. Działo odłamkowe wystrzeliwuje ząbkowane odłamki, które wbijają się w powierzchnię i wybuchają po odpaleniu. O, tam jest gniew, proszę bardzo. Okej, okay, wystrzeliwuje do 4 odłamków i sam decyduje, kiedy je odpalić. Ale pewnie też po czasie same wybuchają. Dobra, ten gniew poproszę. No, jest też życie, no ale życia akurat dużo nie straciłem, to myślę, nie warto teraz brać. Ale dobra, jako iż był checkpoint, to ja robię sobie teraz przerwę. I dla mnie będzie to duża przerwa, a dla was będzie to zaledwie jedno cięcie, także... Okej, okay, już wróciłem.
Niestety problem tego odcinka było to, że po załadowaniu gry nie ma tu mojego gnata, którym chciałem sobie troszeczkę połazić, no ale trudno. Zmienię sobie też upgrade'y, głównie dwa, no. Do kosy załadowałem to ładowanie się gniewu ciągłe, a do miecza załadowałem mistrza broni, żeby zwiększyć obrażenia, które już i tak są dość dopakowane. No, dziękuję bardzo, jednak broni nie tracę. Wysadzamy. Ej. Ej, gościu mnie zrzucił. Nieładnie. Patrzcie go, nie dość, że mnie zrzucił, to jeszcze za mną tu przylazł. A to nie jest wam, powiem, wcale na taki głupi wybór z tym ładowaniem się ciągłym gniewu. Fakt faktem, zajmuje to trochę czasu, ale na przykład jeśli ja w tym czasie robię jakąś zagadkę, albo jak teraz chodzę sobie z tą bronią, gdzie nie mam jak używać tych zdolności gniewu, to fajne jest to, że mi się to po prostu ładuje. Ja się czuję autentycznie, jakbym chodził teraz z granatnikiem. Mam prawie 30 tysięcy dusz, a jakbym chciał sobie teraz ulepszyć te zdolności gniewu na kolejne poziomy, to pewnie dość szybko bym się z tych dusz wypstrykał. Dobra, tam jakaś skrzyneczka. Tam jest tylko broń. Okej, teraz które dwie mam iść w sumie? Tu? No nie, tam nie polecę. A dobra, tam jak sobie chyba otworzę przejście, to będę mógł iść. Tam jest też ta broń. Muszę mi dać. Jak nam sobie w sobie to przejście otworzyć? Klatkę postrzelać? No nie. Serio, typie? Czy to już Call of Duty? Nie. Dobra, z której strony teraz? A, ciągle z tej strony. Bum, 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 bum.
Z panem się żegnamy. I z panem w sumie też. Dobra. No, oczywiście, że kolejni przeciwnicy. O, proszę, jakiś ty uprzejmy jesteś, panie Dziaszku. Dobra, to teraz tak, żyćko. Teraz tego gnata biorę, bo tamto już mi się znudził. Żyj, pręty. I trochę mu to zajęło. Co on się tu przeszedł do mnie, czy jak? Dobra, odrzuć tę broń. Nie, powiedziałem odrzuć! O, nie, puśćżeż to! I rzuć to, bo to będzie idealne. Właśnie na taką grupkę. Proszę bardzo. Perfekcyjne po prostu. Jedna zdolność, a zabiła wszystko. W mojej najbliższej odległości oczywiście. Czy ty możesz łaskawie przestać we mnie strzelać i zdechnąć? Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest takie nieskończone, że oni w końcu przestaną przyłazić. Masz, mi się wydaje. Dobra, ja sobie tego nie mogę podnieść, ale w sumie dlaczego miałbym? Jeden aut, drugi zginął po drodze, tego nie ma co brać póki co. 42 tysiące. Wulgrim, kici, 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 Wulgrim, gdzie jesteś? No i proszę bardzo, już się zdążyły odładować z tą upgrade'em dwa paski gniewu. Gdzie dochodzi do tego jeszcze cały czas zbieranie tych pomniejszych dusz gniewu z zabijania przeciwników. A, tu nic ciekawego. Jakaś arena.
No dawaj, cwaniaku. Ja tam mam czym strzelać. O, sam se nie radzisz, to przed opasów przyprowadzisz? Dla mnie spoko, no. O, jak uprzejmie ze strony tego zaklęcia. O, jeszcze więcej. No to co? Odpalamy w takim bądź razie. Jakie to jest OP? Kurde, nie mam gniewu, żeby sprawdzić, żeby wytestować to na tych większych. Ale aż błyska za oknem. O, uderzać, bić, kierwa. A co ja się będę, kurde, siewca i lecimy z tym światem. Wszystkich nas nie zabije? Przyjmuję wyzwanie. Już mam 50 tysięcy. To jest mój koń? Czy to jest mój koń? Oddawaj konia, złodzieju! No i co teraz, cwaniaczku? Dobra, teraz to się ja trochę nie popisałem. No, chodź. Łatwo. A, honorowy. Ło, ej, co jest? Co on takie zamagę robi? Czemu on robi większe obrażenia poza koniem niż na koniu? Ale to już się nie zabrzmiało. Dobra, mogę pominąć na szczęście. Ej, nie o to mi chodziło. Au. A, żryj piąstkę. Kosa. Nie ten atak.
I kto teraz jest niski? Nie, kto teraz jest Mikrusem? Ło, Kuniu! Koniu! Zostaw mnie! Jożek ci kuniu... Ja nie chciał cię kuniu zostawić, to ta rada głupia... mnie ci odebrała. Swag. Pożoga! Wojna i Pożoga znów podróżują razem, gdy Wojna dosiada swojego rumaka, ataki mieczem stają się potężniejsze! No to cóż, lecimy, tniemy, skurczysynów! O, który to był? Który to był? Nadal, który to był? Ty? No to żryj miecz! Ty, a co tam jest? Mogę szarżować, jak miło, jak miło, jak miluś, jak słodziutko, słodko, przepysznie! Po prostu tniemy, 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 strzelam szczeru! Dobra, tak na poważnie. Tniemy, tniemy, tylko by było miło, jakby mój bohater faktycznie coś ciął. Dobra, ale to mogę po prostu zrobić tak. $69,000. Ten cuchnący zwierz, obserwator. Obserwator. Chcesz dostać w zęby? Tak, wiesz, tak centralnie, idealnie, tak prosto, tak soczysto w ten twój durny ryj? Nikt mi nie będzie kunia obrażał! To jest skrzynka z duszami, nie zebrana wcześniej. 71 tysięcy dusz. Ciekawe, ile z ilu się wypstrykam, jak będę chciał. Bo na bagage mnie teraz stać na ulepszenie, jak nie wszystkich, to przynajmniej większości. Tych. zdolności gniewu. To pytanie, na ile gra mi pozwoli je ulepszyć. A jeśli na full, to ile na to wydam? Czy będę się mógł pozbyć tego durnego czerwia? Gro, proszę, pozwól mi na to. Tak, chyba mogę.
Zajebiście. No chodź. Gdzie uciekasz? Przeznaczenie czeka. Aha, dlaczego teraz nagle mnie odrzuciło? Jezus! Ale pożoga tak zajebiście, nagle po prostu wyskakuje z nad tego. Spod ziemi w sensie. No gosz. Nie unikaj! Nie unikniesz śmierci, jest ci przeznaczone zginąć z mej ręki. Aha, czyli tak go muszę, dobra. Muszę go baitować, żeby biegł za mną, a potem strzelać mu w pysk. Więc ja przed chwilą rozwaliłem, ale spoko. No chodź. No okej, nie do końca to chciałem zrobić, ale animacja mnie uratowała tak czy siak. Chciałem przyspieszyć, ale złą kombinację przycisków wcisnąłem. Naprawdę niebezpiecznie blisko trzeba się trzymać tego durnego, tego skurczyńskiego czerwia. Ciekawe ile mi to, ile będę musiał w niego jeszcze postrzelać. Teraz jest gdzieś poza areną. No, wyskakuj, wyskakuj. Ale nie w taki sposób. No, ile jeszcze muszę w niego władować? No, dawaj. Już? Już. O, jaki ładny krzyż. Nie bardzo wiem, co go wciągnęło pod ziemię, ale dobra. Okej. Okay. No dobra, był checkpoint, a więc w tym momencie ja się z wami pożegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Dla mnie to tyle, na razie.